Yo, siemano, z tej strony Gplay i dzisiaj grozi nam niebezpieczeństwo. I to bardzo duże niebezpieczeństwo. Dzisiaj jest, słuchajcie, ze mną Lumi. Hejka, hejka widzowie. No i słuchajcie, tak naprawdę musieliśmy zabedrokować calutki dom. Dostaliśmy właśnie informację od policji, że za 15 minut ma na nasz serwer uderzyć fala tsunami. Dlatego każdy dostał od policji bedrock i musieliśmy zabezpieczyć nasze domy. Jesteśmy tutaj szczelnie zamknięci, nie możemy w ogóle wyjść i nie wiemy nawet jaka jest pogoda, co się dzieje na zewnątrz. A najgorsze, że moja rodzina, słuchajcie, została w mieście. Gplayka jest w szpitalu, dzieci są normalnie w szkole i będziemy musieli jakoś ich normalnie uwolnić. Jakoś ich tu przetransportować, Lumi, tylko ja nie wiem w jaki sposób. Masz jakiś pomysł? Ja też, Gplay, ja nie mam po prostu pojęcia. Dobrze, że chociaż jestem u ciebie, bo mój domek no niby zabezpieczyłam, ale nie wiem, czy tak dobrze, szczelnie jak twój. No na pewno, słuchaj, tutaj się żadna fala tsunami nie dostanie, ale najbardziej się boję o zdrowie mojej rodziny, Lumi. No tak. Wiesz, co ci powiem? Ogólnie tak? Kiedyś, bardzo dawno temu, kopałem pod swoim domem tunele, żeby w razie niebezpieczeństwa uciec, tylko ja nie pamiętam, gdzie było wejście do tych tuneli i normalnie za chwilę sobie nie przypomnę tego. Kiedyś nawet mapę taką narysowałem, ale ona już się dawno zgubiła gdzieś, wiesz? No to chodź, może poszukamy tą mapę u ciebie w domu. Może tutaj, tutaj jest jeszcze tajna moja kryjówka, jakbyś potrzebowała czegoś. Są tutaj jabłuszka, złoto. O, proszę, Gplay, chyba masz po prostu jeden wielki bank pod swoim basenem. No nieźle. Słuchaj, ja mam pewien pomysł. Chodźmy może po prostu poszukajmy tej mapy u ciebie w domu. Co ty o tym sądzisz? No czekaj, no możemy jej poszukać, ale ja normalnie nie mam pojęcia, gdzie ona jest. W szafie poszukamy, słuchaj. Tutaj no raczej tutaj nie ma. Ja nie widziałem jej od wieków tak naprawdę, Lumi. Ej, a co to jest tutaj? Czekaj. No, gdzie? Co tutaj jakaś dziura jest pod szafką? Ej, rzeczywiście, ty, tam jest mapa, Lumi. Ej, nie mów, że tu, słuchaj, to jest ta mapa, którą kiedyś narysowałem, która pokaże nam tutaj, gdzie jest, słuchaj, wejście do tego tunelu. Ej, ono jest niby tutaj, w tej części domu, gdzieś po prawej, tutaj, wiesz co, przed nami. Także możemy tutaj, słuchaj, gdzieś się wkopać może. Trzeba kopać, ja ogólnie mam kilo ze sobą, możemy kopać. Czekaj, wezmę teraz te niepotrzebne rzeczy. Ej, ona gdzieś tutaj normalnie pokazuje, Lumi. Czekaj, bo ja mam w ogóle taki młot, specjalnie się przygotowałem. Ej! Patrz, Lumi, na to! Jest jakaś drabinka! Wkopujemy się na dół? Twoja rodzina w takim razie będzie uratowana, Gplay, no? Słuchaj, tylko nie pamiętam, gdzie te tunele prowadzą i gdzie można się dostać. Patrzcie, nawet monitoring tu kiedyś zamontowałem. Ej, jest kilof, Lumi, dawaj schodź. Troszeczkę tutaj upiornie zarosły pajęczyny. Widzisz? Nawet jest alarm. Nawet alarm zamontowałem tutaj, ale jest jakiś krzyżyk, żeby tam nie można kopać. Może tam coś jest, Lumi? Może tam jest TNT. Czekaj, ściana tak TNT. Z ciekawości. Ty, nic tam nie widzę na razie. Czekaj, tu jest taki kwadrat, jakby tu coś miało być. Tutaj też raczej nic nie widzę. Słuchaj, ja teraz nie pamiętam, w którą stronę w ogóle mamy iść. Tu jest normalnie jeszcze stone. Może musimy się gdzieś przekopać i wtedy dobra, się dostaniemy. Dawaj, kop. Czekaj, tu jest jakieś drewno, słuchaj, także nie wiem. Tu, tędy, wiesz co, ja może lepiej, wezmę ten płot. Lepiej, młot, wiesz? Mam taki specjalny młot. Patrzcie, widzowie, jak on fajnie kopie. Jest jakaś lawa. Jest jakaś lawa. Nie wiem, czy tu jesteśmy na dobrej drodze, Lumi. Dawaj, możesz mi pomóc. Przekopujemy się. Ej, co to jest? Normalnie tor przeszkód przez bandziorami, coś kojarzę, ale za chwilę, no nie pamiętam tego, Lumi, jak to budowałem. Dobra, tu musimy przejść nowy mały parkour. Uważaj na siebie tylko. Ja nie mogę, bałem się przeskoczyć, bo tu pajęczyna. Trochę znubiłeś. No pajęczyna by mi się do głowy wplątała, słuchaj, jakbym ten. Dobra, czekaj, ja tutaj wskakuję. Hop, okej, rzeczywiście trochę znubiłem. Ej, tutaj są lasery, poczekaj, mam mało serduszek. Muszę się przestać palić, widzowie, bo normalnie tutaj mi grozi niebezpieczeństwo. Dobra, powolutku, okej, hop, ała! Laser mi uderzył, pół życia mi zabrał. Uważaj, Lumi, dawaj, tu jeszcze przeskok. Dobra. Au! Wow, znubiłem, Lumi chyba ma rację, ty, może ja jestem nubem jakimś. Dobra, nic, wracamy, słuchajcie, dobra, tam jest Lumi. Lumi, już do ciebie idę, teraz dobra, tutaj jest łatwa druga. Dawaj, Gplay, ja już idę dalej. Najgorszy ten laser. Co jest? Ej, Lumi, wpadłaś w pułapkę. Ej, wiecie co? A może gdybym ja tutaj, słuchajcie, bokiem się przekopał, to może bym nawet ominął ten laser. Patrzcie, na patencie normalnie omijam sobie przeszkody. Easy. Lumi wpadła w pułapkę. Ja nie mogę, Lumi. Wpadłaś no w pułapkę. Weź, pomóż mi, Gplay. Czekaj, a w ogóle... Ty, to są niezniszczalne kraty, Lumi. Ja tego w ogóle nie mogę zniszczyć, wiesz? To nie wiem, jak ja to zniszczę. Podkop zrobić tu, podkop. Podkop nic nie da, bo pod tobą też jest ten niezniszczalny blok. Ja nie mogę. Ty, ale czekaj, tu jest skrzynka, poczekaj. Ty, tu jest jakaś taka piłka do cięcia. Jakiś łamacz bloków, patrz. Ty. Jest, udało się. Ale ci się fartnęło, się. Patrz, całą pułapkę zniszczyłem jednym guzikiem. Ej, no i dokąd to prowadzi ten tunel? Ej, no dalej się gdzieś kopać. Tutaj. Ej, patrz, dobra, tu było ukryte przejście. Ej, uważaj, fake woda to była.
Ja nie mogę, jedno serduszko mi zostało. Prawie znowu bym zrobił Lumię. Hop, ja nie mogę. Zrobiłam schodek. Okej, no powiem ci, że ja nie wiedziałem, nie spodziewałem się. Myślałem, że to jakieś ścieki czy coś. Dobra, chyba tutaj musimy dalej się przekopywać. Zobaczymy, gdzie wyjdziemy w ogóle w naszym mieście. Nie pchaj mnie, bo zaraz padnę tutaj normalnie. Dobra. Okej, czekaj, tu jest pajęczyna. Wiesz co, ja biorę młot i lecimy dalej, przekopujemy się. I zobaczymy, gdzie w ogóle wyjdziemy. Gdzie normalnie nas poniesie tutaj, okej. Przekopuj się, Lumi, bo tu w ogóle jest jakiś ten... O dobra, dokopaliśmy się. Ej, czekaj, tu są dwa piętra. Jest coś na górze, jest coś na dole. Ej, poczekaj. Gdzie my tutaj mamy iść, słuchaj. Tutaj jakby ktoś tu spał w takiej ciasnocie? Ty, jakby w ogóle tutaj jacyś ludzie się przyszykowali. Ej, jest nawet jakaś drabinka, poczekaj. To chyba prowadzi tu do góry. Pokaż. Ej, kojarzę to miejsce. Lumi, jesteśmy u ciebie w ogóle. Ej, złoto, spoko, przyda się. Też normalnie masz tu bank. W ogóle numer, słuchaj, ja te drzwi nie mogła od dawna otworzyć, a jakim cudem teraz tutaj można je otworzyć? Ty, nie wiem, Lumi, ktoś TNT ci podkłożył. Ty, a ty też zabedrukowałaś? Idziemy zobaczyć, jak Lumi zabedrukowała swój dom. No, czy jest bezpieczny. Zabedrukowałam, ale okay. Nie wiem, czy to ej, też jest dobra, cały jest w bedroku, słuchajcie. Nigdzie się tutaj fala tsunami nie powinna dostać. Dobra, lecimy dalej, musimy uratować moją rodzinę. Przepraszam, czy ja mogę iść jednak z tobą, bo w sumie najpierw miałam taki plan, żeby już zostać w domu, ale ja nie chcę, ja się boję. No dawaj, chodź, lecimy, słuchaj, bo tutaj jesteśmy na dobrym tropie, gdzieś doszliśmy, ty, tu jest jakaś druga drabinka, dawaj tą drabinką, idziemy do góry. Ej, tu jest normalnie szkoła, Lumi, ja nie mogę, jesteśmy w szkole. Jesteś głodna? Normalnie, patrz, tu jest jedzenie, o, nawet tutaj na zdjęciu widzicie pyszne owocki, warzywa. Ja nie mogę, czekaj, tu gdzieś G-Playek będzie, G-Playek, jesteś gdzieś tutaj, halo, i patrzcie, jest G-Playek, widzę G-Playka, G-Playek, siemanko, gdzie jest pani, wy się tu uczycie, widzę, że też jest szkoła zabedrukowana cała. Czekaj, tam zobacz, czy tu jest ubikacja, dobrze. Tutaj pani poszła. Tak. Dobra, czekaj. Chwila, przepraszam, puk, jest tu pani. Ej, tu nikogo nie ma w ogóle. Ej, ta pani może uciekła, czekajcie. Albo wpadła do kanalizacji. Pani nauczycielka albo się chciała ewakuować, bo się bała tsunami. Zostawiła tu dzieci, albo nie wiem. Lumi, co robimy w ogóle? Ty, no to wiesz co, dawaj. Myślisz, że tutaj ta pani, słuchaj, szła tędy? O, jak tu śmierdzi, no nie ma tu śmierdzi. Nie ma tu innego wyjścia. Musimy tymi ściekami iść, no słuchaj, tak naprawdę. Ty, jakby ta a pani... może no? Te ścieki dokądś prowadzą, G-Play? Ej, czekaj, tu jest jakieś skrzyżowanie. Patrz, nawet ktoś tutaj sobie zrobił na kartę zabezpieczone drzwi, wszystko obite bedrokiem. No nie dostaniemy się tutaj. Jest tutaj, słuchaj, też coś. Poczekaj, jest skrzynka. Ty, mieczyk znalazłem w ogóle. Wow, przekopujemy fajnie się tutaj. No, dalej. Bo tam nic nie ma chyba. Zobacz, dalej. Bo dobra, tu w ogóle jest jakby tunel był wykopany, jakby tutaj coś było właśnie. Tylko, słuchaj, musimy się przekopać dalej i może coś znajdziemy. Może dojdziemy do szpitala, do G-Playki. Ty, patrz! Jest tutaj coś. O, witajcie, uwaga, witajcie, moi drodzy. Dzień dobry, witamy. Co tu macie się dzieje? Macie dla nas coś do jedzenia? Nie mam do jedzenia nic. My tu koczujemy. Słuchajcie, tunel się tam na wprost w ogóle zawalił. Dziewczyny poszły tutaj, nasze żony po tam? Jedzenie i nie wracają od długiego tutaj? Czasu. Tak, tak. Czy mógłbyś pójść je uratować? My nawet nie mamy narzędzi żadnych, a jesteśmy głodni. Dobra, spokojnie, zaraz tu się przekopię. Tunele się zawalają, słuchajcie, tutaj nawet nie wiedziałem. Okej, przekopujemy się, dawaj Lumi, idziemy. Zobaczyć, czy te żony tutaj niby są. To jest sprawa w ogóle, G-Play. Ej, w ogóle tu jest jakaś kolejka? Kolejka. Ej, siemanko, siemanko, co wy cześć, tutaj robicie? Czekaj. Ej, tam jest jakiś koleś w ogóle na górze. Ej, czekaj, chodź, gdzie my tu niego wyjdziemy? Dzień dobry, witam. Ej, dzień dobry, handlowe? Witam. Nie ma nic do jedzenia już. Nie aha, ma po prostu już nic do jedzenia, to proszę te pana. Panie czekają tutaj, aż będzie dostawa do sklepu tak jedzenia, tak? Ale dostawy nie będzie, sklep jest zabedrokowany, ma być a tsunami, tam? Jedynie co pan chce coś to jest bagietki. O, bagietki. Bagietki dla pana. Ostatnie bagietki, ja nie mogę, dobra, bierzemy. Zostały dla nas ostatnie bagietki, także już panu tutaj normalnie płacę za nie. Tu, nie czy... trzeba, nie trzeba, proszę pana, dla pana wszystko po prostu za darmo. Dziękuję, a wie dobra pan co? Wie pan co, jak jest pan głodny, to niech pan normalnie idzie do Nuba, tam niedaleko, gdzie kanalizacja płynie. On pana pewnie porządnie nakarmi. On no, ma tam farmę no to dzięki za informację. Dobra, do widzenia. Czyli, do widzenia, okej. Okay, czyli tutaj musimy, słuchajcie, doprowadzić, dojście tutaj, żeby ej, te żony te miały dostęp. Trochę
trochę były złe, że ty zabrałeś te bagietki, ty, wiesz? Ty, wiesz co, bo ja nie jestem głodny. Ja ogólnie miałem w planach tutaj tym ludziom zostawić, bo to oni tutaj... Zostawmy. Słuchajcie, zostawiamy mam tutaj... wam jedzenie. Jedzonko, tutaj macie już dostęp do swoich żon. One stoją i koczują, bo jak będzie dostawa jedzenia, to od razu będą chciały wziąć. Także smacznego życzę, a ja idę szukać tutaj Nuba. Do widzenia, panowie. Do widzenia. Także tutaj ona mówiła, że coś przy kanalizacji. No to tu jest kanalizacja. No i co, jedyne przejście tu nam jeszcze zostało. Idziemy tędy? No to dobra, tędy? No to... Wiesz co, tylko Gplay, ja może będę stała tu na czatach, dobra? A co, boisz się? Za ciemno tu no, jest dla ciebie, czy co? Ja się trochę cykam tutaj. Tutaj duchy straszą mi. No nie, ja tam idę, ja tam Czekajcie, idę. Tutaj nic nie ma. Dobra, nie chcesz to nie, łaski bez. Pilnuj tutaj mi wejścia. Ej, czekaj, tutaj coś jest, dzwonić. Zobaczymy tu, tu jest chyba też ślepa uliczka. Dobra, no to co, dzwonimy. Dzwonimy dzwonkiem. Ej, czekajcie, coś tu prześwituje, zobaczymy. Widzę tam, słuchajcie, nie wiem, tu są jakieś pola. Czekajcie, dzwonimy jeszcze raz. Nikt nie otwiera. Dobra, może sobie otworzymy. Tak się schowamy, słuchajcie. Otworzymy i na F5 lukniemy tak. Ej, tam są normalnie jakieś pola. Jakby ktoś miał w ogóle dużo jedzenia tutaj. Bardzo dużo zapasów jedzenia. Ej, Onubek, ej, słyszałem, że ty masz tu dużo jedzenia. Zrobiłeś sobie farmę pod ziemią? Tak, ja nie mogę. Zrobiłem farmę pod ziemią. Mam tutaj pełno jedzenia. Mogę sobie świnki jeść, krówki, ty, jajka i wszystko. Czyli wcześniej już wiedziałeś, że grozi nam zagłada tutaj? Że takie niebezpieczeństwo nadciąga nad nasze miasto? No, tak podsłyszałem od kogoś coś, ale ja z miasta nikogo nie znam i ktoś mi tak powiedział. No to ludzie już głodują. W sklepie nie ma co jeść, także może byś tutaj normalnie udostępnił jedzenie. A to ja zapraszam. Tu na moje pole możesz na wejść. Pole? Zapraszam mam na... wejść? No, ej, możesz wejść. Tu jest przejście? Ej, tu są piecyki normalnie, ja nie mogę. Co to za ukryte przejście jest, Nubek? A zrobiłem sobie takie przejście. Tu akurat, patrz, fajna woda leci, widzisz? Możesz posmakować. Ścieki, tak naprawdę kanalizacja. No kanalizacja. Tutaj prosto. A ty się tak nie brzydzisz sypialni w ogóle? Ty tu mieszkasz i przez kanalizację codziennie przechodzisz tutaj? Przez ja ten cały... Tak, całe życie na bagnach się tutaj mieszkałem, wychowywałem, więc dobrze, tylko trochę mi się dzisiaj tak dziwnie, wiesz co, kolego w głowie kręci. Tak ty. Do szpitala bym chciał, tak mi trochę niedobrze jest. A ja szukam jest. Normalnie szpitala, bo tam jest Gplayka i ja muszę ją do domu swojego bezpiecznie przetransportować. Wiesz, którędy do szpitala i iść Wiem. Tutaj? Tylko jest problem. Chodź, musisz popłynąć tu trochę ze mną. Dobra, jak dasz tędy? Radę. Okay, tutaj prosto. No. Bo tu był taki tunel. Ale ten tunel, słuchaj, kolego, on się po prostu zawalił. To czekaj, ja mam narzędzia, słuchaj. Mam taki młot. Patrz normalnie. Burzę tutaj te mury. Okej, się gdzieś może przekopiemy. Ej, patrz, jest coś. Jest coś, czekaj. To co to? Czekaj, tutaj w ogóle jest niebezpiecznie, Nubek. Tu są... TNT normalnie jakieś dziwne, takie lawowe. Nigdy nie tak... było tego. Czekaj, tu na shifcie normalnie, żebyś nie zleciał. Okej, powolutku, Nubek, bo tutaj jest niebezpiecznie. Ja nie mogę, ale dziwne TNT, słuchajcie, pułapkę ktoś jakby tutaj zrobił. No, przejście dziwna takie... sprawa. Tunel w ogóle i tu jest ten szpital, czy gdzie on jest? Czekaj. Tak, tutaj. Ej. Tutaj trzeba iść do góry. Czekaj. I tu normalnie jest szpital. Rzeczywiście, tutaj jest szpital, dobra. Ja nie mogę. Dzień dobry, witam tutaj. Gdzie jest Gplayka? Muszę znaleźć Gplaykę szybko. Patrzcie, szpital też został dobrze zabezpieczony. Ale ja się źle czuję. Ja pójdę do tam lekarza. Do tej pani do gabinetu, dobrze? To tam jest Gplayka, zawołaj ją, żeby wyszła normalnie. Dobrze, już powiem. Przepraszam, w ogóle wszyscy są bezpieczni, wszystko tu jest w porządku. Na razie tu żadna fala, słuchajcie, nie zagraża, ani nic. Ty czekajcie, bo w ogóle nie wiem, co tam o Lumi, przecież Lumi w ogóle tam została. A ja tu w szpitalu. Ty patrzcie, tu jest jeszcze jakieś podziemne przejście. Ej, tam coś jest. Ej, czy ktoś mnie teraz tutaj Gplayka, wołał, tak? Gplayka, słuchaj, musimy wrócić do domu, już jest bezpiecznie, wiesz co? Uff, całe szczęście, słuchaj, już się bałam, że ja nigdy po prostu do tego naszego domu nie powrócę. Słuchaj, normalnie tunelami tutaj przeszliśmy i tak? Musisz ze mną wracać, chodź. Normalnie wracamy do domku, wszystko jest zabedrokowane. A gdzie ty tutaj tunel zrobiłeś, do szpitala? No ja tego nie zrobiłem, to akurat Nubek, ale ja pod naszego domu kiedyś tunele zrobiłem. Tylko tu musisz być bardzo ostrożna, bo tu jest bardzo dziwne TNT, słuchaj, takie pułapki lawowe. Także chodź tutaj ze mną powoli. Gplayka! Gplayka! Ja nie mogę, Gplayka! O nie, słuchajcie, Gplayka wpadła do lawy. Ja nie mogę. Wpadła w taką pułapkę, ja mogłem to po prostu... Ja nie mogę, mogłem to zaklepić tutaj, zasklepić i tak dalej. O nie, dobra, mam nadzieję, że Gplayka gdzieś się tu niedaleko zespawni i bezpiecznie, słuchajcie, ją przetransportujemy do domu. Dobra, te ścieki w sumie, słuchajcie, można przecież też zakryć tutaj, żeby po prostu nie ściekały. Śmierdzi tutaj strasznie w tej farmie Nubka. Nieźle się sobie tutaj urządził, bo to jest fajne miejsce, żeby przetrwać. Jest co jeść, słuchajcie, jest
jest tu w miarę cieplutko. Czeko, gdzie jest Lumi? Słuchajcie, Lumi gdzieś tu w ogóle jest. Muszę teraz w ogóle odnaleźć G-Playkę, odnaleźć Lumi. I o, Lumi, siemanko! Jak tam, czy pilnujesz tu na czatach? Słuchaj, w ogóle jaka akcja. Co jest? Stałam sobie tutaj. W ogóle haker stamtąd wyszedł i zgubił kartę. Słuchaj, G-Play, mamy normalnie kartę do wejścia do... Tutaj? Kartę no, możemy tu wejść, czyli to było pomieszczenie hakera? Tak, tylko ja się tam trochę boję normalnie. Chodź, słuchaj, ty, chodź. Uważaj, bo tu są kamery. Ja nie mogę... Ja się boję, ja tu poczekam. Dobra, ja tam idę, ja dobra? Ty cały czas boisz, dzisiaj masz dzień strachu. Ej, patrzcie, kamera jest. Jak ona się teraz odwróci w lewo, to wtedy ruszamy, żeby mnie nie nagrał haker. On tam jest w środku, czy go nie ma? Dobra, nie ma. Nie ma! Dobra. Wbijamy tutaj, słuchajcie, pod kamerą teraz się chowamy. Okej, teraz możemy przejść. Tu jest druga kamera. Ej, co to są? Ja nie mogę, ile złota. Tu się chowamy, słuchajcie. Ej, co to w ogóle? Ej, co to za mieczyk jest? Patrzcie, jakiś miecz. Ej, ciemno aż się zrobiło, jak go wziąłem. Mam nadzieję, że jakiś alarm się nie włączy. Ej, monitornik też mamy tutaj. I zbrojkę normalnie. Ej, zbrojka też się przyda. Ubierzemy sobie zbrojkę, słuchajcie. Pyk, 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 pyk. Ej, co to jest? Ty mieczyk, co ma 1600 atak damage'u. Ja nie mogę, to jest Dragon Killer, słuchajcie. I haker ma tutaj swoje stanowisko komputerowe. Ale czekajcie, sprawdzimy ten monitoring. Co on tutaj ten? I patrzcie. Ha, 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 haker, ale w ogóle jest... ich wrobiłem. I to jest miasto nasze? Wszyscy myślą, że będzie tsunami, a to całe miasto będzie moje. Nawet co? Dom pro... Bro, będą wszystkie pieniążki zaraz moje. Wszyscy co się boją. Ej, patrzcie, wszyscy się bedrukują, a wychodzi na to, że haker się tu śmieje, że żadnego tsunami tu nie będzie i że to była podpucha. Czekajcie, druga kamera, patrzcie, druga kamera pokazuje też tu zabedrukowana restauracja. Ej, ja muszę go gdzieś znaleźć, on jest przed komendą policji. Dobra, muszę się stąd teraz jakoś wydostać szybko. Ja nie mogę. Zabierzemy mu jeszcze złote jabłka. Na koks jabłkach, słuchajcie, wbijamy, tylko on tak naprawdę się nie spodziewa. Mam nadzieję, że się nie spodziewa, że mam jego Dragon Sworda, czyli jestem, słuchajcie, niezniszczalny i tak naprawdę mogę pokonać wszystkich na jednego hita. Dobra, możemy się tu, słuchajcie, teraz normalnie wydostać stąd. Wracamy tutaj do ubikacji. Wiecie co? Przyda nam się tutaj jakiś blok, żebyśmy szybciej się tu przedostawali. Także hop, tu sobie przeskoczymy. Hop, wychodzimy i musimy się stąd jakoś wydostać. Ogólnie szkoła jest cała zabedrokowana, dlatego w sumie wiecie co? Może jakoś z tej ubikacji byśmy dali radę się tu przekopać. Nie wiem, weźmiemy tutaj nasz młot. Młotem się przewiercamy, słuchajcie. I muszę dorwać do tego hakera, niech mi się z tego tłumaczy. Patrzcie, niby miała być już dawno, słuchajcie, ta fala tsunami uderzyć na nasz serwer, a tu ludzie się pobedrokowali. Tutaj jest, patrzcie, mój domek jest zabedrokowany, tutaj Lumi, szkoła, restauracja Czerwone Szelki, a ten sobie cwaniak tu biega. Ty haker, co to ma być? Gdzie tu jest fala robisz? Tsunami? Co ty, słuchaj, wykombinowałeś tutaj? Wrobiłeś wszystkim, ja? Że tutaj normalnie jest, słuchaj, tak naprawdę fala uderza w nasze miasto? Co ty a normalnie? Co ty sobie myślisz? Jestem hakerem, tu tak naprawdę, kolego, mogę wszystko. Myślisz, że sobie ubierzesz jakąś złotą zbrojkę i już tutaj jesteś bohaterem? Wyzywam o, cię nie. Na pojedynek za kary, haker. Wyzywam cię. Nie, dawaj. Na pojedynek ja jestem tak naprawdę najsilniejszy i ze mną przegrasz w jedną sekundę. Słuchaj. Możesz zobaczyć, pif, paf, pif, dobra, paf. No to dawaj, no atakuj mnie. Jak pif, ty paf, przegrasz, paf, słuchaj, paf, to umawiamy się, że zgłaszasz się na policję i oni się tobą zajmują, skazują cię, słuchaj, na więzienie i spędzasz resztę więzienia. No dawaj, cieniasie. No dobra, mogę tak zrobić, no. Bo wiem, że tak nic nie będzie. Nic mi nie tracisz, słuchaj. 3, 2, 1 i jest po tobie. Jesteś za słaby, mam pełne serduszko. Mam, co ty, tylko ty mam pełne serduszko, jesz? Wiesz co? A patrz, co ja mam w ręku teraz. Dobra, i jesteś skazany na porażkę. Dobra, kolego, dogadamy się jakoś, podzielimy pieniądze całego miasta i już będzie zgoda. Wszyscy nie będą ma mowy, siedzieć w dziuplach. Nie ma mowy, przegrywasz, haker, i zgłaszasz się za to na policję, także uwaga, szykuj się. 3, 2, 1. O nie, jeden, tylko nie to, tylko nie uwaga, to. Złapiemy go i bęk. Ja nie mogę, słuchajcie, ten miecz jest mega, mega mocny. Także ogólnie wyszło wszystko na to, że haker zrobił podpuchę i wszystkich wrobił, wszyscy zabedrukowali swoje domy. Nawet tam z tyłu widzicie wszystko zabedrukowane, a tak naprawdę, słuchajcie, nie groziło nam żadne niebezpieczeństwo. Także dziękuję wam za oglądanie, wbijajcie na ten film, który wam się teraz wyświetla, a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, pa, pa!